Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek z Kidowic. Jesteśmy oczywiście na serwerze eleganckim i dawno z siostrą nie gadałem tutaj na Kidowicach, dlatego że ja byłem na wyjeździe. Ledwo co wróciłem i dopiero pierwszy raz mi się udało z nią zgadać, więc lecę zobaczyć do niej, jak u niej wygląda sytuacja. Na samym starcie widzowie, łapka w górę i subskrypcja, wbijajcie na serwer kidowice.pl i grajcie, ponieważ tam fajny tryb One Block, a za niedługo kolejne nowe tryby. Halo, dzień dobry. O, halo, hejo. Dzień dobry, siostra, jak tam życie? Dobrze, co ty masz, bardzo. A u ciebie? U mnie też w porządku, bardzo dobrze u babci było. Słuchaj, ja przychodzę dzisiaj do ciebie z tego powodu, że no, tak się składa, że słyszałem, że udało ci się sprzedać minę. No, udało mi się. No i ponoć masz z tego dużo siana. No, mam. No to chodź, gdzie ty masz to siano? Weź je całe. Siano, ja chyba miałam, wiesz gdzie? No. W sejfie. O, no to bardzo dobrze, że schowałeś do sejfu, tam to w końcu powinno być, nie? Dobra, no to dawaj, bierzemy to z tego sejfu. Ciekaw jestem, ile tego masz. Ja aktualnie mam 73 kitcoiny, więc jestem ciekaw, ile ty będziesz miał. Czekaj, otworzę ci to. Dobra. Możesz iść. A, ja nie zdążyłem, bo za wolno wchodziłaś. Dobra, jeszcze raz. Dobra, wchodzimy. Wpisujesz kod? Pamiętasz kod? Tak. No to dobrze. No to dawaj, łyp. Dobra, ile masz kitcoiny? Jest. Co ty gadasz? Czekaj. 16 na górze. Ja chcę zobaczyć, ile to jest kitcoinów. 260. A ty u siebie też tutaj masz. Ale to ja teraz odłożyłem tam właśnie to, co ja miałem w ekwipunku. Dobra, odkładam się tutaj twoje kitcoiny. Ja biorę swoje. Ja mam 73, no to nie jest jakiś dobry wynik. Zabierz te swoje kitcoiny, posłuchaj. Tak się, patrz co ja mam na plecach, widzisz co ja mam na plecach? Plecak, pięknie. No, no i też byś chciała chyba plecak taki, co? Można otworzyć, tak. No może zerknąć chyba do plecaka. No to chodź, idziemy ci kupić plecak, a nie. Plecak? No a co, przecież ma stać cię na niego lekko. Zresztą kosztuje 100... Fajnie. O. Jak to się otwiera? Poczekaj, bo ja mam taką... Nie wiem, jak to się otwiera, ja to zawsze to wyburzam. No jak zawsze to wyburzasz? Czekaj. No to ci pokażę, gdzie to się klika. Chodź tu. Co ty wyprawiasz? No dobra, tu jest przycisk na górze. Tu, na górze, na suficie jest. Tu! Gdzie? Nie widzę. Tu, nade mną. Aha, to! No, klikasz to i to ci się otwiera teraz. No, normalnie. No! O kurczę, dobra, czekaj, już ci otwieram. No, dawaj. A życie mi leciało przed oczami. Życie mi leciało przed oczami. Dosłownie. No, no, więc tak to wygląda. Słuchaj, ja mam jeszcze, ja mam trochę... A, już nie mam emeraldów. Ale ja miałbym masę emeraldów na pewno z tego, co ja bym tu mógł handlować, bo już dawno nie handlowałem, nie było mnie tu długo, ale dobra, to nie jest ważne teraz. Chodź, idziemy do tego kit-sklepu. Ja już mam swoje, co mam do kupienia. Plecaczek. A pora, żebyś ty sobie kupiła swój plecak, więc idziemy do kit-sklepu, żebyś mogła go kupić. Nie wiem, czy widziałeś, jaki ratusz powstał w ogóle. Widziałaś? Ratusz? No. Widziałam. Widziałaś? No to dobrze. Albo i nie. Ale w ogóle mam pytanie. No. Czy ty wiesz, czy Weronika i Szymon mają już ten plecak? Nie wiem, czy mają, ale wiem, że ty będziesz teraz miała. Dobra, chodź. No, wow. Bierz ten plecak. O, ja zabiorę sobie stojak. Ale fajnie, dobra, biorę stojak. Chcę mieć ten stojak. Biorę jeden, on kosztuje 10 kitcoinów. Więc to... Bierzesz tego i później możesz zmieniać jego wygląd. To ci zaraz pokażę, zaraz do tego przejdziemy. Czyli biorę, dobra. Dobra, ja wziąłem sobie ten stojak, oddaję tutaj 10 kitcoinów. No i wrzucasz, musisz 100 kitcoinów wymierzyć, żeby tam włożyć do tego. Musisz, wiesz, jak najlepiej ze zrób, weź tam po prostu... Czekaj, bo ja... To mi leci. O nie, bo ty tam włożyłaś wszystko? Ile tam włożyłaś? Nie wiem. Dobra, czekaj, ale jak ja mam to w... Ha! Czekaj, pokaż mi, ile ty masz. Daj mi wszystkie swoje kitcoiny. Wszystko daj mi. To jest jakieś dziwne. To nie jest dziwne, to jest normalne, rzucaj. Wszystko, nie pojedynczo, wszystko na raz. Dobra. To. Dobra. I teraz tak. Tutaj, to jest... Nie wiem, może 5 wrzuciłam... Dobra, może trochę więcej. Czekaj, ja muszę wiesz co zrobić? Czekaj chwilę. Ja muszę... Dobra, jest to jakaś wolna skrzynka, tu się coś zmieści, zmieści się. Dobra. Ty miałaś 260, tyle pamiętam. Więc wrzuciłaś w tym momencie... To jest wszystko, co mi dałaś? Nie. No to daj mi wszystko, co masz. Aha, no bo nie wiedziałam, bo się to nie zmieściło w tym pasku. Dobra, dajesz. Daj mi wszystko, co masz, dosłownie wszystko, bo ja wiem, że miałeś 260, więc w ten sposób sprawdzimy, ile już włożyłaś. O, daj, przyszedł na serwer. 245, to już jest wszystko, tak? Tak. I tam na dole z sejfu zabrałaś wszystko, co miałaś. Tak. Dobra, czyli wydałaś w tym momencie 5 plus, wydałaś 15 kitcoinów, co oznacza, że teraz tak, zamienię ci to wszystko na to, żebyś to miała normalnie zrobione, dobra. Tu mamy... Nie, co jest grane? Dlaczego to się z powrotem zmieniło? Dobra, tak.
Okej, okay, wymieniliśmy to. I teraz tak. No co jest? Halo? Co? No cofa mi to. Nie chce mi to się zrobić. Dobra. Ale Dave tutaj jest na tym serwerze? O nie, cofa mi to! Ej, dobra, nie wiem o co chodzi. Dobra, musimy teraz zrobić tak. Musimy wrzucić raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W ten sposób wrzucimy... jak wrzucimy tutaj te 5, to wydałaś 20 kitcoinów. I musisz wydać jeszcze 80. Czyli musisz wydać jeszcze 8 takich jakby. Bo wydałaś 20, tak? Czyli wydajemy teraz 30, 40, 50. Tu 60, 70, 80, dobra, 90 i 100, dobra. I to jest to, co ci zostaje, czyli 160 ci powinno zostać. No i to jest to, proszę, to ci oddaję. A ja czekaj, gdzie ja to odłożyłem? Ja tak, tu odłożyłem dobrze, swoje 160. Dobra, czyli teraz jest wszystko git i masz plecak, no ale dobra. Ale jak mogę zmieniać ten plecak? Czekaj, weź tu spróbuj wymienić, bo ja... Czekaj, ja sobie wymieniam. Teraz... I cofa mi to! Znikły mi kitcoiny! Halo! Dobra, nie, wróciły mi. Ej, nie da się, coś jest zepsute ze srebrnymi kitcoinami. Nie wiem dlaczego. No musisz jakby w ten srebrny kitcoin kliknąć, ale to jest zepsute. Coś widzę, że coś się tutaj zepsuło. Trzeba to ale będzie naprawić. Ale nie mi daje. No tak, ale zaraz ci sporo ten cofnie. No, to jest jakoś zepsute. Dobra, chodź. Nie cofło. No zobacz, teraz spróbuj zabrać te kitcoiny z ekwipunku. Normalnie. Masz? No, ale mi pisze, że 10 kitcoinów, a nie... No dobra, dobra, no to może ja coś mam zepsute. Dobra, słuchaj. Teraz tak, załóż sobie ten plecak prawym przyciskiem myszy. Dobra, i teraz jak klikniesz sobie B na klawiaturze. Nie? B, no. No, to ci się otworzył ten plecak. Jak tam masz taką jakby paletę barw, widzisz? Jest taki klucz i obok tak, paleta no. barw. Kliknij tą paletę barw. I tu masz plecaki, które możesz mieć. Możesz sobie wymienić na tam dwa takie dostępne podstawowe są. Ale możesz mieć również wszystkie te inne, które są tam na dole plecaki i musisz sobie wybrać, który chcesz plecak i po prostu zrobić zadanie z tym związane. Który plecak byś chciała? Może zrobimy dzisiaj ci jakiś plecak, albo przynajmniej spróbujemy. Dobra. W sumie to nie wiem, ale ten... Kurczę, a to może z tym miodkiem? Fajnie. Ten miodek? Czy chcesz tą owcę na przykład? Dobra, no nie w sumie wiem, miód chyba będzie łatwiej zrobić. No to zrobię miód. Musimy zdobyć 20 butelek miodu, musisz zdobyć. Więc dobra, no to chodź, czekaj, czy my jesteśmy... My tutaj wiem, że jest trochę uli, więc możemy to zrobić, to będzie w sumie łatwiej zrobić. Jak dobra, zróbmy ci ten wyjść? Miód. No, escape kliknij na przykład. Dobra, tu mam piasek. Na dole mamy... Dobra, idę to przepalić. Chodź do mnie na chatę. Udało ci się wyjść? Udało. Tak, udało. Dobra. Teraz tak, czekaj, muszę znaleźć wiadro jakieś. Dobra, mamy wiadro. Z tym, że nie chcę wody w nim. Czy mam jakieś puste wiadro? Proszę. Proszę, puste wiadro. Może ja mam. Nie wiem. Dobra, czekaj, ja sobie ogarnę. Wyleję tą wodę stąd. Wylejemy ją z powrotem tutaj do tego miejsca. Pyk. Iś. Dobra, pozbyłem się wody. Dobra, idę z powrotem. Chodź. Tutaj. To miód, ten miód. Dobra, daję to. Przepalamy, żeby zrobić sobie jak najwięcej. Potrzebujesz ile? 20 tam było? Sprawdzam sobie. Pamiętam, ja. 20 Honey Battle, dobra. Trzeba zdobyć 20 Honey Battle, żeby odblokować ten plecak. No i git, elegancko. No musimy poczekać, aż nam się przepali piasek tak naprawdę, nie? No bo to jest... Dobra, wiesz co, zrobimy, podzielimy to na pół, żeby to szybciej poszło. I tak mamy nieskończoną ilość tej lawy. Tu? Nawet powiem więcej, rozdzielimy to jeszcze na pół. Łyp. Dobra, tu. Dobra, i jeszcze to rozdzielimy na pół. I bierzemy kolejną. No, w ten sposób nam to pójdzie o wiele szybciej. Przepala. Dobra, tu mamy 3, tu mamy 1, tu mamy 2 już. Dobra, i tu nam się zaraz skończy. Tu mamy kolejne, dobra. Robię już butelki jakieś i teraz pójdziemy spróbować zabrać tego miodu. Z tego co wiem, możemy go z ula zabrać. Dobra, niech to się przepala, a my spróbujmy złapać kolejne. No mamy, są w tym, w wiosce dla villagerów. Tylko zobaczę, czy to działa. Zbiorę chociaż jeden, a resztę ty sobie będziesz zbierać. Bo... Dobra. O, tu jest ul na przykład. Tylko on, ten ul nie jest jakby... Nie ma miodu w sobie. Musimy zajść do innego. Tam jest chyba... To jest jakaś fabryka tego miodu? No właśnie, nie mamy tu żadnej fabryki miodu, ale o, tu masz na przykład, tu jest przepełniony miodem. Widać, że się wylewa. Chodź. Idę za tobą już. Tutaj, uwaga. Nie? Widzisz? Tu się wylewa miód z tego. Aż kapie z niego. Aż pszczoły wyleciały. I teraz tak. Pytanie, czy jak ja to zabiorę, to czy mnie pszczoły będą gonić? Nie. Ale mam jedną butelkę tego i teraz zobaczmy, czy nam się to zaliczyło. Mam! Okej, czyli git.
Dobra, masz tutaj butelki? Masz butelki? Proszę ile? Bardzo, tu. Dwa, masz butelki? Pięć, ci rzucam. A, i czekaj, teraz, teraz najważniejsze. Weź, chodź tutaj gdzieś, chodź. Tu jest kolejny ul. Czy on jest ten też jest przepełniony miodem. Zabierz stąd. Dobra, zabrałaś i teraz rzuć mi tą butelkę, Dobra, i teraz zobaczmy, czy to się zaliczy w ten sposób. Ty idziesz też kolejny. Nie, zrobiło mi jedną. Dobra, masz. Co? No, albo nic, nieważne. No, szukaj kolejnych uli. Tu masz kolejny ul. O, tu jest, no. Tam jest kolejny. No, nie wiem, czy tu będzie tu 20 uli, raczej nie ma, ale one się z odnowią za niedługo. Tutaj jest kolejny chyba. No, tutaj na górze. Klikasz sobie w niego. Dobra, tu jest masa. O, ja chyba czerwona, a bije mnie. Bo uderzyłaś pewnie... Nie bije ci nic, ty gadasz. Nie, ale nic ci nie ma. Dobra, chodź. Trzeba szukać kolejnych uli. Tu gdzieś chyba są jeszcze. Albo i nie. Nie wiem. Ja już nie wiem za bardzo, gdzie tutaj te ule zostały. O, tu jest jakiś ul na drzewie. Okej, to biorę. Weź. Ile masz jeszcze butelek? Ostatnie masz chyba teraz, co? Ci zabrało? Tak, zabrało ci się. I teraz tu jest jeszcze. Tu jeszcze pod ten ul. Dobra, zabierz. Git, elegancko. Masz, nie wiem, ile masz tych butelek teraz. Ja już cztery. Cztery masz uzbierane, czyli masz łącznie 5. Potrzebujesz 20. Dobra, to trochę zajmie, więc widzowie, ogarniemy to, jak już będziemy mieli ostatnią butelkę, to wracam do was. Dobra, słuchaj, chodź. Jak dobrze liczę, to ci powinno zostać ostatnie 2, więc bierz to, bierz tam to drugie i mamy to zrobione. Boże, ile to zajęło. Dobra, jest. O, nie biją cię! Dobra, bierz szybko drugi. Dobra, i git, uciekamy stąd. Powinnaś już mieć. Jeżeli dobrze liczyłem, to powinnaś w tym momencie zdobyć już ten plecak. Mam nadzieję, że to już wszystko. Dobra, chodź tutaj. Ja się tak cieszę, że miała miodziowy... Miodziowy plecak. Dobra, dawaj, chodź tutaj i zakładaj... Wybierz ten plecak i ustaw tam sobie ten miodowy teraz. Dobrze, tu... Tam musisz chyba to jakoś zatwierdzić. A tam masz safe w lewym dolnym rogu, jak wybierzesz to. Aha, tutaj jest. Klikasz miodowy i obok masz safe, nie? No, jest, mam. Masz faktycznie butlę miodową, masz! Masz butlę miodu na plecach. Ej, dobra, fajny ten plecak nawet. Fajny, ja chyba polecę... Właśnie, kurczę, który ja bym mógł chcieć? Wydaje mi się, że najfajniejszy plecak, który można tutaj mieć... No ten pigwinów też... plecak jest fajny. Pingwinów? A tu jest Explore the Beyond in the Nether. Ale właśnie czyli muszę eksplorować biomy. End Crystal? No właśnie, no, mi się tak nie podoba, on jest jakiś taki dziwny. Aczkolwiek ta owca też jest fajna, tylko 250 trzeba ogolić. Ja nie mogę, to jest dużo strasznie. Albo kosz. No dobra, no ja nic, no ja będę się tym zastanawiać jakoś na ten. Ja jedyne co mógłbym zrobić na teraz, to chyba po prostu Nether zrobić. Bo jeszcze potrzebuję trzy... Nether? Dobra, chodź, spróbujmy to zrobić na szybko. A może który uda to się. To jest ten taki piglinowy, taki ciemny. To jest zaraz go zobaczę. Dobra. Ja idę do Netheru, ja muszę, ja idę to zdobyć, bo trzy biomy muszę znaleźć iść. To nie jest... To właśnie nie, może ty nie idź, bo jeszcze zginiesz tu gdzieś. I będzie przy... O kurczę, ile to jest wieśniaków, co wy tu robicie? Dlaczego oni tu przychodzą? Co jest grane, co to jest za meetup tu? Ja nie wiem, dobra, to jest tragedia. Dobra, idziemy w takim razie zwiedzić jakieś biomy. Jak ja bym miał elytry, na pewno poszłoby to szybciej, ale nie mam elytry. Więc to tam... jest piglin pack? Tak, piglin jakiś tam bug. Jeszcze jest mini check. Dobra, teraz tak. Mini skrzynka. Aha, ja nie mam w ogóle żadnych bloków. Fajnie, że tak się przygotowałem do tej wyprawy. Ślu, zabierzmy sobie jak najszybciej, dobra. Jak ci tam mamy idzie, to? Masz już coś? Jeszcze nic nie mam, zbierałem bloki, ale tu widzę, że już jest biom jakiś obok mnie, więc ja po prostu w tą stronę, że tak powiem, zaczynam podążać. Dobra, ja mam te spodnie szybkie. Dobra, to jest dzięki temu mogę tak szybko budować most. Coś takiego jest? No, mam takie, bo ja ten, podbiłem tego Wardena. I mam te spodnie. Dobra. Znaczy podbiłem Wardena, no włamałem się tam i zabrałem, nie? Tam byłem, chyba z Dave'em tam byłem. Dobra, czekajcie, czy mi się zaliczyło ten biom? Nie, dalej mam 2 na 5, okej, czyli to mi się nie zaliczyło jako biom, całkiem możliwe, że już tutaj byłem. Ciekawe, jakiego biomu ja nie mam zaliczonego w takim razie. Tak za bardzo nawet nie wiem. Dobra, idę poszukać jakiegoś biomu, zaraz widzowie, jak coś znajdę, to do was wrócę. Dobra widzowie, jestem w takim miejscu, w ogóle bastion znalazłem, ale uwaga, czy mi się zaliczyło? Jest, 3 na 5 mamy, czyli jest kolejny biom zaliczony. Ciekaw jestem, czy bastion zaliczy mi się jako biom. Nigdy nie byłem chyba w tym bastionie, chyba w ogóle nikt nie był w tym bastionie jeszcze, więc... Więc mamy naprawdę mega dobrą okazję do tego, żeby tutaj coś ciekawego zdobyć może. Jestem ciekaw, czy to się zalicza jako biom osobny. No powinno w sumie chyba nie. Chyba... O nie, co jest granicznym, nie mogę postawić. Dobra, teraz pyk. Dobra.
Dobra, wchodzimy sobie na bastion. Jesteśmy na terenie bastionu i zobaczymy, czy się zaliczyło. Nie, dalej mamy 4 na 5, znaczy 3 na 5, czyli to się nie zalicza. To nie jest zdecydowanie bastion. To nie jest, znaczy to nie jest osobny biom, to jest po prostu struktura. No w sumie logiczne. Dobra, lecę szukać następnych jakichś biomów. Dobra, jest kolejny biom, który mam tutaj. O nie! Strzelają tam do mnie. Strzelają? W ogóle no... przeżyj tą przygodę, bo... Właśnie, no to jest dobry pomysł, żeby przeżyć. O nie, tu jest szkielet. Znaleźliśmy też w ogóle fortecę. Fajnie. O, nie byłem jeszcze w fortecy, no tak, w sumie na tym świecie jeszcze nie byłem w fortecy. Więc dobra, i uwaga, tu jest jakiś inny biom. Pytanie, czy to mi zaliczy jako biom? Powinno mi zaliczyć, bo ja po nederze bardzo mało chodziłem, więc to jest raczej biom, który mi zaliczy. Uwaga. Mam, 4 na 5, czyli muszę znaleźć ostatni biom. Ja chyba wiem nawet, który to jest. To chyba ten taki niebieski z Endermanami. To jest chyba ten biom, dobra, ciekawe. Może czasami jest tak, że graniczą te biomy ze sobą. Może akurat będę miał farta i tu gdzieś będzie ten biom, którego szukamy. Dobra, mam ten biom. On jest jakiś taki strasznie malutki, ale jest. Dobra, mam też Endermana. Ej, dobra! Zrobiłem achievementy, wszystkie mi się nagle zrobiły tutaj. Dobra, czyli zarobiście. Mam ten plecak. Czy mogę go teraz ustawić? Mogę. Dobra, save. Ja mam inny plecak. Dobra, wracam do domu z powrotem i... Pokaż go szybko. No czekaj, już lecę, muszę wrócić na chatę. Dobra, Tosia, jestem, patrz jaki mam plecak. Ej, spoko nawet. Bardzo fajny plecak, mi się podoba, jest elegancki. Ej, dobra, czyli mamy nowe wyglądy plecaków. To jest dzisiaj naprawdę sukces dzisiejszego dnia. Ty masz miód i zdobyłaś plecak, ja zdobyłem nowy wygląd mojego plecaka. No jest naprawdę mega dobrze, widzowie, jak chcecie kolejny odcinek z jakimś zdobywaniem tych plecaków, bo tu jest jeszcze naprawdę, no patrzcie, jest masa tych rzeczy, nie? Wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić taki odcinek, w którym postaramy się zdobyć wszystkie plecaki. To by było w ogóle mega fajne. Dobra, tyle w dzisiejszym odcinku, widzimy się jutro, trzymajcie się, elo!